Cześć, witam w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Minecraft. Jako, że na naszym świecie są zupełnie nowe typy osadników, to pójdziemy dzisiaj razem z dealerkiem na wielką wyprawę, aby po prostu ich znaleźć, pohandlować z nimi i zobaczyć, co mają do zaoferowania. Nie mam pojęcia, gdzie jest najbliższa wioska, więc może być dosyć ciekawy, ponieważ nasz świat jest pełen modów. Tak ogólnie to przypominam, że nowa kolekcja koszulek jest na moim sklepie tritsus.titres.com i jeżeli chcecie kupić taką oto koszulkę Jeż na Pandzie lub też koszulki Jerzy Tritsusa, które wyglądają tak, to możecie po prostu wejść sobie w link w opisie i je nabyć. A tymczasem zaczynamy odcinek, ale zostawcie jeszcze łapkę w górę, jeżeli podobał się pomysł oraz zasubskrybujcie kanał, ponieważ odcinki z serii Zagrajmy w Minecraft pojawiają się codziennie o godzinie 10 na moim kanale oraz na kanale Dealer. A na moim kanale też są filmy codziennie o 10. Karol, idziemy na wyprawę. No. Idziemy na lecimy. Wyprawę. Lecimy ku przygody. Ej, Jeżu. No, co jest? Testowałeś jaki fajny laser? A co z nim zrobiłeś? No nic, stary. Razi prądem. Razi prądem, stary. Dobra, jest niezły. Serem. Ej, zobaczcie, po drodze znaleźliśmy piramidę. Ciekawe, co będzie w środku. Może jakieś cenne itemki nam się uda znaleźć. Uwaga, Karol. Tylko jest pierwszy. Karol. Tylko jest pierwszy, byczku. Ej, nie podkopuj mnie! Ej, mordo ma... Aaaaaah! O nie, mutant creeper! Ja tam nie wchodzę. Karol, co to miało być? Ja tam nie wchodzę. To jest mutant creeper. Ale mam pomysł, mam pomysł. Może uda ci się go pokonać, co? Ja wiem, co ty chcesz zrobić, ale... Coś za... Co? To jest zły? Popatrz, ej. Może zwrócimy do niego stary pomoc. Dawaj. Tego zabije? Myślisz? Nie wiem. Nie mam pojęcia. To ciebie może zabić. Boże. Ej, patrz, małe creeperki! Nie, Karol, jesteś tyranem! No. O, jesteś nie. Tyranem, o, dobrze, Karol! One wybuchłyby, one by nas zabiły, Jeżu. Karol, ja nie! Idź im pomóż, idź im pomóż. A bo ja im pomogę, nie muszę im pomóc! Creepery! Pomogę wam! Ej, on tu wypływa na górę! On wypływa na górę! Po lawie? Tak! Co jest tak? Grane? I żyje? O nie, on wszystko przyciąga! Wiesz co oznacza? Wiesz co oznacza? Zaraz wybuchniesz, Jeżu. Nie, on właśnie wybuchł, jest git. Diaksa znalazłem! Prąg znalazłem, brawo. Nice! Ej, Karol... prawa... wydane jest 3 książka! O, nice, dobra. Sztabki żelaza się przydadzą, nici się przydadzą, kości w sumie też do hodowli. Tak, tak, tak. Nie jestem pewny, czy to jest mod, ale jest taki słup na tym świecie. Aha. Jakby... Myśliśmy z której strony? Stąd. Stąd, no, tak, tak, tak. I te mapy, nie? Czy my jesteśmy na tej mapie? Na tym obszarze? Nie. Tu nie ma strzały jakieś. Nie ma nas tutaj. Ale to jest cenne, tutaj są stare emeraldy. Ej, dawaj, zabieramy je. Zabieramy je. Nie wiem, dobra, to się przyda. Aha. Bo przecież idziemy do wioski i pohandlować z wieżerami. No. O dobra, mam jedną mapę, ty masz drugą, którą masz. Ja mam to ze strzałkami. Ej, na moje... Tak, jest X, no. Okej, okay. Ej, szukamy skarbu, to stary. Ej, Karol, jesteśmy na mapie, jesteśmy już na mapie, tak? Ja to lepiej pokażę, tak? Okej. Okay. Z której strony strzałka? Strzałka... Czekaj, ja nas zaprowadzę, tylko chwila. Dobra, w ogóle mapa jest trochę zmodyfikowana, pokazuje inaczej niż normalnie, szczerze mówiąc. Co to znaczy? No, nie ma jednej kropeczki, która pokazuje, w którą stronę idziemy, tylko są 4 kropeczki, stary, na tej mapie, która symbolizuje nas. 4 czy 3? No, 4 kropeczki. Dziwne. Za chwilę wyjdziemy poza pierwszą mapę i wtedy sprawdzę od razu drugą, to może nam się uda znaleźć tego X-ika. Tutaj idealnie się skończyła ta pierwsza mapa i mam teraz drugą i zdaje mi się, w sensie to nie do końca jest pokazane, ale chyba... Na szczyt mamy wejść? Ona pokazuje szczyt? Czekaj, masz te item framesy może? Nie, ale to są krówki, mogę je stare szybko zdobyć. No dobra, dawaj, to zdobądźmy item framesy i połączmy teraz te mapy, żeby zobaczyć dokładnie, gdzie to jest. Ej, Beski tu blisko bardzo. To wygląda na ten szczyt tutaj. Dobra, czekaj, zróbmy schodki w takim razie. A to? Ej, tam dziura jest. Taka, jak wejście. O kurde, to? Stary. Co tam jest? Tutaj jest safe. Ej. Tutaj jest safe! Co w nim jest? Jak... Ej, czemu jest hasło? To właśnie... jest stary... z tego moda. No właśnie, ale... Strzyżona skrzynka. I znowu są stare jakieś tutaj emeraldziki. Ja nie mogę, jesteśmy bogaci po dzisiejszym dniu. Stary, ja to biorę. Co jest?
Dobra, ja to zbieram biorę, to. Ja to biorę. No. Ale fajne to, co dodane zostało tutaj, nie? No. Jakby w sensie... mamy naprawdę niezły skarb, jakby teraz możemy przetradować u villagerów serio sporo. Aha, za chwilę, stary, pójdziemy w końcu znaleźć wioskę, dlatego że ciągle tak, się rozpraszamy tak. Czymś. Została tylko skrzynia, mordo. Tak, dawaj. Jakby... rozwalmy ją, stary. Nie możemy jej wykopać, nie da się. Kompletnie się nie da? Nie, to jest trzeba tak znać hasło. W sensie, ja. Mogę ją zebrać, ale wiesz, nie zniszczymy jej, żeby wypadły rzeczy. Jak możesz ją zebrać? No, gdybym wziął narzędzie, no, ale nie spodziewałem się, że będzie, wiesz, tu skrzynka taka. Trzeba złamać kod. Dawaj, hacker. Podobno najczęstsze hasło to 6969, spróbujesz? Tak jest u nas, stary, nawet. No wiem, właśnie tego tak myślę. Enter. Nie. Jakie są, stary, częste hasło? Łatwe do zgadnięcia, może, stary? Czekaj, wpiszę w Google, stary. Piszę w Google najczęstsze hasła numeryczne. Okej, uwaga. 20 najczęściej hakowanych haseł na świecie. Password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okej, czy spróbuję? 1, 2, albo ty wpisz, stary, ty wpisuj. Okej. I... wpisz 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5... O! Stary, przy czwórce się otworzyło. O mój Boże, jeszcze gorsze hasło. 1, 2, 3, 4... Dosłownie. Ej, czekaj. Właśnie sprawdziłem, no. Wszystko... jest emerald na każdy slot, to są, stary. To są... co? Aż tyle? Widzowie, jak myślicie, skąd Ekstra. Na świecie wzięło się tyle emeraldów? Kto może być przyczyną czegoś stary, takiego? Jakiś dobry duszek wiejski, coś osadnikowy. Aha. Lecimy, stary, do wioski i wydajemy to wszystko. No. Ej, wow, jaka kozacka wioska, zobacz, zobacz o, na golema. Golemy twoje ulubione. Tak, stary, golem tutaj jest... arbuzowy. Ja, ale są silne? Czy nie powiem arbuzy? Wow, tutaj golem grzybowy. O nie! Wolnałem go niechcący. Nie bije mnie. Ty mnie bijesz, nie? A tutaj stary golem obsydianowy, ale siłacz. Ja pierniczę. Ej, grzyby wyrzucił. Karol, ty nie lubisz grzybów. No wiem. Dlatego go walnąłem. Ej, tu są jakieś w ogóle wieśniaki. Wilażerowie. Co to jest? Co mam na sprzedaż? Da... ej, oni sprzedają innych osadników. To jest dziwne. Co? No. Pokaż. Ej, czekaj, tutaj są jakieś w ogóle ten... mutanta leginsy. Ej, jest zbroja mutanta do kupienia od niego. Ej! Ile mamy emeraldów? Szybko. No bardzo dużo. To jest mega drogie, ale stary... Chodź zobacz. Popatrz. Można kupić jakiś safe za 10 bloków emeraldów, zobacz. Safe, dokładnie. A gdzie to jest? No ostatni slot, zobacz. Ja nie mogę... a, dobra, już mi się przewija. Save. Co? Widzisz? Tam może być kolejne tyle emeraldów, możemy być mega bogaci. Nie, no bez przesady, stary. O co chodzi? Jak to bez przesady? Kozacko, musimy to kupić. Nie, to już by było, stary, troszkę dziwne, nie uważasz? A, okej. Ej, mordo, patrz na mnie. Co to za zbroja? Sick. Sick. Ej, dobre to jest dobre, też to chcę. A kupiłeś tego najlepszego osadnika? Właśnie jeszcze nie, chcę go kupić. Dobra, bo stary, zdajesz. Pomyśl, jakie on będzie musiał mieć ceny w ogóle. Ej, stary, ale badass ze mnie teraz jest. No. Zobacz na to. Ja, ej, no. Co? Ty masz okulary? No. Skąd? Elowina. dobra, uwaga, pyk. Mam, najlepszy osadnik, ej, stary. Ale zobacz, a co są zwykłe osadnicy? Jakieś... są dziwnie nazwani, zobacz. Jakoś głupio się nazywają. Ale stary... u mnie to są przecinki, stary. Ale nie, tutaj jak kupujesz. Przecinek. Bo jest sprzedaj villagerów. A, dalej. 4, 8... to jajka. 4, 8, 2, 6. To może jest więcej villagerów, że po 4 villager coś. Kupuję ich. Będzie mi własną wioskę w domu, co to na to? W piwnicy. Ej, znalazłem coś dziwnego, stary. Nie wiem, stary. Co to jest? O czym mówisz? No... tutaj. A tutaj? Zrobiłeś jakąś dziuplę, trolujesz mnie, stary, co jest grane? Nie, no co to jest? Okej, okay, to jest twój prank, ty się mścisz teraz na mnie i to jest twój prank, przyznaj to. Nie jest to. Mój prank. O, jasne, no. W żadnym jakby wypadku, stary. Po ostatnim odcinku byś nie zrobił zemsty. Czy ten cały odcinek jest trolem, Jerzu? Co on robi, co jest grane? Nie wiem, to jest jakiś stary... chyba to jest jakiś zakażony stary... Steve'ek po prostu. No i gitarka, w końcu w domu, trailer Park Boys pooglądane, stary, już, koniec z tym serialem, dawaj. Dobra, mieliśmy, dobra, stary, otwierać rzeczy, chodź. Idziemy tutaj. Okej. W takim razie myślę, że warto zacząć od
Tych czterech villagerów? Aha. Od najlepszego, na końcu najlepszego villagera zespawnujemy. Tak, ale stary, masz może te modułmy, które sprawiają, że wiesz, to razi prądem? A, że no villagerzy nie pouciekali z naszych kapsuł, stary. Ale wiesz, że jak stary będą i razić te, wiesz, tych villagerów, to oni zginą, nie? No, ale, no tak, no ale nie będą chcieli podchodzić dzięki temu. Jak... Okej, okay, no. no mam nadzieję, że się nie mylisz, no nie? No nie, no nie będą chcieli, bo by musieli przeskoczyć przez lawę, oni tak nie umieją. I zobaczcie, tutaj są cztery kapsuły, które przed chwilą przygotowaliśmy dla villagerów właśnie, tych, które kupiliśmy. A tutaj okay, z kolei jest specjalny działa. Pokój dla tego super villagera, najlepszego. Żeby, wiecie, najlepszy villager musi mieć własny pokój i w ogóle. Czterech villagerów, mordo. Aha, dawaj. Ten. Okej, okay, tutaj cztery. Ten. Osiem. Aha. Dwa, i sześć. Mamy czterech... Ej, oni nie mają profesji nawet, to jest trochę lipa. Co oni nam wcisnęli za kit? Ej, pamiętaj, że mamy jeszcze safe ogólnie do otwarcia. Czekaj. Kasłem pewnie... 69. A, dobra, okej. Okay. Nie, 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6. 7, 8, 9, 0. Co, nie działa? Nie. Jaka jest twoja data urodzin? Ej, Badziew, ale czemu miała być moja data urodzin? Stary, czy ej, co jest grane? Safe, który nie ma 1, 2, 3... Nie wiadomo. Stary, okay, nie, to nie, wiem. Nie dostaniemy się do niego. Nie mam pojęcia, jaki może być hasło, słuchajcie, ludzie. Może w następnym odcinku się uda po prostu no. wykminić, to nie wiem. Ej, to co, spawnujemy tego tutaj? Tak, tak, tak. Uwaga, tak, no. Najlepszy osadnik, najlepszy... stary. Ej, już mu przygotuję stary chlebek dla, wiesz, dla niego, żeby mu dać chlebek. A lasery, stary, bo on będzie może chciał uciekać, może to będzie jakiś custom osadnik taki specjalny. Że będzie chciał uciekać, no stary, że będzie chciał nawiać. Wyłączyć. No dawaj, dawaj, aha. Dawaj. Wyłączyłeś to włączyć czy wyłączyć? No, ale harming module dać. Ale to one są harming, tylko jest whitelista i cię ranią. Zobacz, to stary, co, bierzemy? Listę. Patrz, no weź, widzisz? Oła, oła, dobra, weź. Ja mam serduszko jedno. To daj się do whitelisty, już nie będzie być, no. Dobra, czekaj, bo... okej. Okay. To uwaga, uwaga, ja obstawiam, że on będzie diaksowy, stary, tak w ogóle, wiesz? No, tak wygląda po jajku. Zostawcie łapkę w górę, diamentowy... subskrybujcie i zobaczymy w takim razie pierwszego, najlepszego villagera w Minecrafcie. Uwaga! O to nie! To nie jest najlepszy villager, stary, to jest jakiś... O nie! Au! Ała, ała, ej, ała, to wpadłem, to jest reklama na szczęście. Ej, zatruł mi, ała! Ała! Stary, on rozwala wszystko. O nie, jak to rozwala? Co jest z nim nie tak? Jak to rozwala? Co ej, się on dzieje? On chce rozwalać wszystko, ale nie może, bo teraz są nieniszczalne. Ja pierniczę. Co jest grane? Jak mam go zabić? Nie mam pojęcia, Karol. Ja mam za mało życia. Ej, ta zbroja ej, nie chroni, zbroja jest, czekaj. To jest słaba zbroja. Ja zamieniam to na diaksową. No, no tylko fajnie wygląda. Aha. Dobra, czekaj, najem się. On nie jest najlepszy, on się nazywa najlepszy osadnik, ale wcale nie jest najlepszy osadnik. To jest Hulk, mordo. Czemu zespawnowaliśmy Hulka we własnej piwnicy? No, nie wiem, bo było napisane, że jest najlepszy osadnik. Musimy mieć reklamację. Ej, Karol, rozwaliłem go, tylko trzeba go podpalić no. jeszcze. Bo on podpalić. Będzie ożywał. Mam zapalniczkę. Masz zapalniczkę? Mam zapalniczkę, tak, trzeba, o, go odżył. Trzeba go ogłuszyć, a potem podpalić. O, już odżył jak coś. Dobra, dawaj, bijemy go, bijemy go, dobra, bijemy go. Będziemy śledzie, będziemy śledzie, okej. Okay. Podpalaj, jest, udało się. Tak? Ja pierniczę, co to miało być? Okej, okay. Co to miało dziwne. Być? To było dziwne, myślisz, że z tymi też będzie coś nie tak zaraz? No... Z naszym 4, 8, 2 i 6? No nie, no czemu? Palić się, byczku. No nie wiem, stary, może tamci też zmutują tak głupio. Kurczę, musimy lepiej sprawdzać, co spawnujemy. Dobrze przynajmniej, że w tej sali go zespawnowaliśmy, nie? Z lasami. No, domek nam by rozwalił jeszcze. Nie byłoby kolorowo. No dobra, ale to jest koniec tej przygody, dlatego że sejfu niestety nie umiemy otworzyć. Może ej, się uda na odcinku Karola, który będzie fajny. Jutro, no. Tak, odcinki są słuchajcie codziennie naszej serii, na zmianę na kanale Jerza i moim. Aha, jest playlista czekaj. Też w prawym górnym rogu w karcie. Moja propozycja, mordo, jako że te zbroje fajnie wyglądają, ale nie są za silne. Dajemy je jako zdoba. To, tak, jako stary symbol dzisiejszego dnia, kiedy udało nam się zdobyć te super fajne i pokonać rzeczy. Pokonać Hulka, stary. Tak. Jestem dumny, to było osiągnięcie. Ja też, stary, nieźle, nieźle, no. Ej, fajne jest, no, w opór. No dobra, to co, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę i subskrybujcie kanał po codzienne odcinki, których nie chcecie zdecydowanie przegapić. Przypominam o koszulkach, link w opisie. A tymczasem ja się z wami żegnam, to na tyle, subskrybujcie, na razie. Hello!